Powiedzcie mi, jak ja mam tu pracować, co? Słyszysz? Nagrywam filmik na YouTube. Ej! Nie ma takiego lizania. W ostatnim odcinku mówiłem już Wam o tym, jak najlepiej złapać autostopa w Brazylii, ale dzisiaj posuniemy się o krok dalej i sprawdzimy wszystko w praktyce. Policzymy, ile samochodów przejedzie, a także ile przeciętnie musieliśmy czekać na podwózkę. Do pokonania jest trasa z malutkiej wioseczki Guajiru na północy Brazylii do Recife, które jest oddalone o około 1000 km. 10 rano, został nam tydzień do wylotu, a my właśnie wyjeżdżamy z Guajiru. I mamy do przejechania z powrotem te 1000 km, które zrobiliśmy do Recife. I oczywiście jedziemy na stopa. Najtrudniej będzie nam pewnie wyjechać tutaj z Guajiru, no bo tu samochodów jeździ. W sumie daleko nie odeszliśmy, a zatrzymało się nam pierwsze auto. I jedziemy te 20 km do Trairi. Jest dobrze. Także zaczynamy rewelacyjnie. Czas oczekiwania 0 minut, bo zatrzymało nam się pierwsze spotkane auto. Jesteśmy 20 km dalej i no jeszcze nie na prostej drodze do Fortalezy, ale już jest lepiej. Musimy tylko przejść za wioskę. To jest zawsze najgorsza rzecz w autostopowaniu, że trzeba trochę podreptać w dobre miejsce. No. Znaczy nie trzeba, ale dużo lepiej jest poświęcić 15-20 minut na to, żeby pójść w lepsze miejsce, niż stać gdzieś w środku i jak debil pytać ludzi, czy nie jedą może 200 km dalej. Policzymy sobie samochody i zobaczymy, który nam się zatrzyma. Wierzcie lub nie, ale przejechało dosłownie kilka motorów, postaliśmy 4 minuty i znowu zatrzymało nam się pierwsze auto. Jedziemy tylko do najbliższego rozjazdu, jakieś kilka kilometrów, ale jedziemy. No to on w tamtą stronę. A my gdzie? Tam. A my w tamtą stronę. Serio, tylko przeszliśmy na drugą stronę. Ania wyciągnęła kciuka i pierwsze auto się zatrzymało. Ale oni jechali tutaj, zaraz skręcali, także stwierdziliśmy, że nie jedziemy z nimi dalej. Popiemy dalej. Dziewięć albo 10 samochodów przejechało i zatrzymał kolejny. Nie jest źle. Znowu się zatrzymał ktoś i jechał nie tam, gdzie chcemy, także popiemy dalej. Minęło 25 minut, przejechało 28 samochodów, czyli średnio jeden samochód na minutę. Nie liczymy taksówek. Taka rada, taksówki w Brazylii mają czerwone tablice rejestracyjne, więc je widać od razu z daleka, bo nie zawsze mają to na górze nazwę taksi, bo są też takie samochody turystyczne i tak dalej, to wszystko ma zawsze czerwone tablice, więc tego po prostu nie łapiemy, bo nie chcemy się denerwować i tak dalej. Oczywiście nie jesteśmy w najlepszym miejscu, bo jesteśmy trochę na takim zakręcie. Można byłoby znaleźć dużo lepsze miejsce, chociażby pójść 100-200 metrów dalej, tam już się prosta droga zaczyna, ale nie ma cienia. A jest godzina prawie 12 i pali niemiłosiernie, także stoimy sobie tutaj w cieniu i grzecznie czekamy. 73 samochód, prawie 50 minut czekania, ale jedziemy. Przejechaliśmy zaledwie 10 km, jesteśmy dokładnie w miejscu, gdzie byliśmy 2 tygodnie temu. Staliśmy tam po drugiej stronie drogi. 73 auto, ale przynajmniej teraz stoimy w lepszym miejscu, mamy wiatę. I długą mam prostą, więc może to lepiej pójdzie. Zaczynamy liczyć od nowa. Czternasty samochód. Akurat to ciężarówka. A tam co tam, cofanie na ekspresówce. Jesteśmy w Brazylii. 10 minut stania. Jedziemy do Fortalezy. Trochę niefajnie, bo trafiliśmy w przedmieścia Fortalezy i musimy całą Fortalezę przejechać. No ale co, weźmiemy chyba autobus, bo nie ma co się tutaj inaczej męczyć. Szkoda dnia. Trochę masakra, bo Fortaleza
nie ma takiej pełnej obwodnicy z tej drogi, którą wjechaliśmy, więc musieliśmy wjechać do centrum i wyjechać z centrum autobusami, jeszcze obiad do tego, pół dnia nam zeszło. I jesteśmy na stacji benzynowej, prawie że na wylocie w Fortalezie, po pół dnia wyjeżdżania stąd. Jest dużo ciężarówek, także może się uda coś złapać na noc, żeby kawałek pojechać jeszcze. Idziemy się popytać. Z 10 tirów spytaliśmy, zajęło nam to jakieś 15 minut i jedziemy 200 km dalej. Jest dobrze. Przejechaliśmy wczoraj jakieś 250 km jeszcze i dojechaliśmy na stację i spaliśmy w namiocie, w krzakach gdzieś. Tam jest stacja jakieś 50 metrów stąd. Ironia losu, nie? Jeszcze wczoraj byliśmy w super miejscu z basenem. Przez dwa tygodnie siedzieliśmy i się wygrzewaliśmy, a teraz śpimy gdzieś po krzaczorach. Takie życie, no. Najgorszy moment jest rano, bo 5-6 rano odjeżdżają wszystkie ciężarówki, a tutaj na tej stacji było ich sporo. I naprawdę ciężko się podnieść. Zazwyczaj wstajemy gdzieś o 7-8 mniej więcej, tak. Teraz jest 7:30. Składamy namiot i w drogę. Myślę, że się dzisiaj uda dojechać do Recife. Mamy jakieś 600 km. Oczywiście nie byłbym sobą, gdybym nie wypił sobie z rana świeżo zerwanego kokosa. A poza tym to chciałem wam powiedzieć, że po roku w podróży osiągnęliśmy takie mistrzostwo w składaniu namiotu, że zajmuje nam to poniżej 2 minut. Dużym plusem w Brazylii jest to, że praktycznie na każdej stacji, takiej większej, gdzie są tiry, są prysznice. Czasami są darmowe, czasami są płatne. Tutaj akurat są bardzo drogie, bo musimy zapłacić 5 zł. Aż. No ale idziemy się umyć, żeby wyglądać jak ludzie, co? Nowonarodzeni, zabawę z autostopem, czas start. Stoimy sobie już tak 20 minut, ale wszyscy, którzy przejeżdżają, są tutaj z tego najbliższego miasteczka, które jest kilkanaście kilometrów stąd i w ogóle nas to nie urządza, żeby się tam znowu wepchnąć i stracić pół dnia, żeby wyjeżdżać. Większość aut przyjeżdża po prostu z tego miasteczka tutaj, bo to jedyna chyba, albo po prostu najtańsza stacja w okolicy. Zeszło nam chyba 2,5 godziny, żeby znaleźć auto, ale jedziemy do Natalu. Jak się okazało, nasz kierowca mówił nawet po angielsku i po niedługiej konwersacji zaprosił nas do domu. A jako, że nam się nigdzie nie śpieszyło, to zdecydowaliśmy się pojechać. Nie uwierzycie w to, co się stało. Wczoraj jak jechaliśmy tym autem, to Adriano zaprosił nas do domu i w sumie stwierdziliśmy za nią, czemu nie? Jesteśmy w Natalu i wczoraj poszliśmy na plażę, zjedliśmy obiad, a wieczorem poszliśmy na super imprezę w brazylijskich klimatach, w takim miejscu, gdzie byliśmy jedynymi w ogóle obcokrajowcami. Poza miastem taka impreza typowo brazylijska. Mega żałuję, że nie wziąłem aparatu, nie wziąłem telefonu, bo mega się bałem, że ktoś mnie okradnie, bo po prostu nie wiedzieliśmy, gdzie jedziemy i było przekozacko. Zostanie nam to w głowach i niestety nie jestem w stanie z wami się tym podzielić, ale po prostu super latynowskie klimaty i to było fajne zwieńczenie, tak na dobrą sprawę, końcówki naszego tripa. Tak wygląda sytuacja z kablami w Brazylii. Masz swój balkon, 30 cm od tego są kable pod napięciem. Słup elektryczny. Bardzo legitnie i bezpiecznie. Teraz się pakujemy, jedziemy z nimi jeszcze nad rzekę chwilę posiedzieć, a później w drogę z powrotem autostopem w stronę Recife. Ale zanim pojedziemy do Recife, to jedziemy wszyscy razem nad jezioro pływać sobie. I to jest właśnie piękno podróżowania, kiedy z lokalsami możesz pojechać i odkryć takie totalnie lokalne miejsce dla Natalczyków, którzy wolą się kąpać w jeziorze, bo woda jest cieplejsza, nie jest słona i nie ma fal, tak jak w morzu, które mają zaraz obok w mieście. Jest to takie typowe wakacyjne miejsce, mega podobne do naszych polskich jezior i atmosfery tam panującej. Po kąpaniu w jeziorze dostaliśmy jeszcze podwózkę na wylotówkę, także idziemy na stację i będziemy jechać w Tenerife. Jako, że mój aparat później odmawiał posłuszeństwa i mniej więcej obraz wyglądał tak, także będzie teraz idealny moment na to, żeby podsumować sobie ten wątek autostopowy. Podliczając na samochód średnio musieliśmy czekać 38 minut i zatrzymywało nam się 35 auto. Jak się to ma w rzeczywistości? Myślę, że podobnie, chociaż widzicie, że rozstrzał jest olbrzymi, bo takie jest właśnie autostopowanie. Raz zatrzymało nam się auto od razu, a raz czekaliśmy na przykład 2,5 godziny.
Także na koniec powiem, że po prostu autostop w Brazylii działa i jest okej, tak jak wszędzie na świecie, bo nie ma drogi, na której nie da się złapać autostopa. A tymczasem wskakujemy dalej w historię. Ciężko opowiadać dalej historię, mając zaledwie jakieś skrawki materiału. Niemniej, przyjechaliśmy do Recife, gdzie poznaliśmy Julkę, szaloną dziewczynę z Polski, która mieszka tuż obok brazylijskiej faweli. Razem spędziliśmy kilka dni, pojechaliśmy za miasto i pojechaliśmy łapać to, co Brazylia ma najlepszego do zaoferowania, czyli piękne plaże, rajskie widoki, super klimacik i super pogodę. Oczywiście spaliśmy na plaży w namiocie. Ej, Julia, wstawaj. Jest 8:00, odpływ. Składamy. A spaliśmy w tym miejscu, żeby z samego rana przy odpływie zobaczyć rafę koralową z bliska, która wyłania się po prostu z wody w momencie, kiedy przychodzi odpływ. To była niesamowita podróż przez nasze życia. Poznaliśmy setki wspaniałych ludzi i mamy tysiące niezwykłych historii do opowiedzenia, ale to jeszcze nie jest moment na podsumowywanie. Na koniec wam jeszcze powiem, że ostatniego dnia pojechaliśmy do superkolorowej Olindy, takiego portugalskiego miasteczka pod Recife, z super widokiem i super klimatem. I to było takie totalne zwieńczenie i ostatnie wspomnienie, które mamy z Ameryki Południowej. Ale nie płaczcie, bo to nie koniec. To, że opuszczamy Amerykę Południową, nie oznacza, że ten kanał się skończy. Tak na dobrą sprawę to dopiero początek. W tym miejscu chyba wypadałoby podsumować cały ten wyjazd, ale nie zrobię tego ze względu na to, że jeżeli jesteś nowym widzem i to jest pierwszy filmik, który oglądałeś, to nawet nie masz kontekstu tego, co przeżyliśmy. Na kanale chyba jest około 50 odcinków z tego wyjazdu, więc chciałbym zrobić taki jeden duży filmik. Nie wiem też za bardzo, w jakiej miałby być formie, bo zastanawiam się, czy powinien mieć około 20 minut. Wiadomo, utrzymanie uwagi widza, czyli ciebie na YouTubie, jest dość ciężkie, więc nie wiem, czy to miałoby mieć 20 minut. I zbierać takie wszystkie najfajniejsze momenty z tego wyjazdu, ale też wiadomo, byłyby tam jakieś trudne rzeczy i tak dalej. A druga opcja to jest taki, że to będzie naprawdę duży filmik z takimi przemyśleniami, z tym, co czułem, z tym, co mi to dało, przyniosło i co wyniosłem z tej wyprawy. Tylko boję się, że mogłoby to w ogóle całe trwać pewnie z 1,5 godziny i na YouTubie nikt tego chyba nie oglądnie, a ja będę musiał siedzieć i montować to pewnie przez miesiąc. Także dajcie znać w komentarzach na dole, czy w ogóle chcielibyście zobaczyć taki filmik od początku do końca i w jakiej miałby być on formie, czy jak najkrótszej, czy jednak to miałoby być coś dłuższego i takiego głębszego. Dajcie znać o tym, a przy okazji jak macie jakiegoś znajomego, który robi muzykę i chciałby się na przykład tym podzielić, żeby to było w takich fajnych filmach, a ja oczywiście to gdzieś tam umieszczę i napiszę jakąś zmiankę o nim, to też dajcie mi znać. Ja się tam bezpośrednio pewnie już będę odzywał dalej. To tyle w tym odcinku, widzimy się w następnym, prosto z Orlando w Stanach Zjednoczonych. Siema! Nawet nie wiem, co mam wam powiedzieć, serio. To już jest koniec i właśnie czekamy na samolot. Nasze ostatnie chwile w Ameryce Południowej.